Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest... Na plaży jestem w Stegnie. Zapraszam do oglądania. Starusia 55, jak to woli Gosia Dziedzic, to zdecydowanie najbardziej wiralowa postać tych wakacji, a to wszystko za sprawą jej wyjątkowego wyjazdu do Stegny. Stegna, czyli wieś w północnej Polsce położona w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską w rejonie Mierzei Wiślanej, z dnia na dzień okazała się miejscem, przez który oszalał polski internet. Filmik słynnej Sarusi ze Stegny oryginalnie został publikowany na jej koncie na TikToku, niestety oryginalny filmik po czasie zniknął z platformy, co nie zmienia faktu, że zostawił po sobie bardzo duży ślad w postaci różnych przeróbek, parodii, czy nawet piosenek, co wygenerowało ponad 220 milionów wyświetleń dla hashtagu Stegna, gdzie dla porównania znajdujący się 30 km od Stegny Gdańsk wygenerował ponad 160 milionów wyświetleń. Kolejny na YouTube cała relacja Gosi Dziedzic ze Stegny zawierająca wiralowy oryginał zebrał ponad 1 400 000 wyświetleń. Również wiele innych popularnych filmików, jakkolwiek nawiązujących do tego trendu, bardzo często zyskiwały miliony wyświetleń. Więc jak widzimy, jest to naprawdę wyjątkowa postać i wypadałoby trochę bliżej przybliżyć jej historię w internecie, bo wbrew pozorom tak naprawdę nie pojawiła się znikąd. Tak więc, kim jest Gosia Dziedzic? Gosia Dziedzic w rzeczywistości nazywa się... No tu już się pojawiają małe schody. Bo w rzeczywistości Gosia to jej drugie imię. Pierwsze to Iwona. Jeżeli chodzi o nazwisko, to z reguły na platformach, na których nagrywa, określa się jako Gosia Dziedzic, ale w innych mediach pojawia się głównie jako Iwona Małgorzata Wojciechowska lub Heidbachel. Nazwisko Wojciechowska z pewnością nawiązuje do jej byłego partnera, Mariusza Wojciechowskiego, który niestety zmarł w styczniu 2020 roku. Z kolei nazwisko Heidbachel pojawia się częściej w oficjalnych miejscach, jak PayPal, gdzie fani mogą wpłacać swoje darowizny, czy przy swoim tosterze. Filmik z zaręczyn pani Gosia opublikowała w listopadzie 2019 roku i możliwe, że oficjalnie nie zdążyli się pobrać. Pani Gosia z bardzo dużym sentymentem podchodzi do Mariusza Wojciechowskiego i do miłości, która ich łączyła. Możliwe, że dlatego często używa jego nazwiska. Dlatego uważam, że oficjalnie nazywa się Iwona Gosia Heidbachel. Z kolei Gosia Dziedzic to bardziej pseudonim artystyczny. Oczywiście gdzieś w tej mojej teorii mogłem się pomylić. Pani Gosia ze względu na to, że wokół jej wieku pojawiały się naprawdę różne i dziwne teorie, postanowiła go w końcu ujawnić. Urodziła się 12 marca 1985 roku. Bo ja nie mam 160 lat, ja mam 37 lat. Urodziłam się 12 marca 1985 roku. Najpewniej pochodzi z województwa mazowieckiego, z tego względu, że sam Mariusz Wojciechowski, z którym pani Gosia często się spotyka, pochodzi z Warszawy, oraz różne podróże pani Gosi często były w miejscach województwa mazowieckiego. Z pewnością nie jest to Stegna, jak część osób mogła myśleć. Z kolei jej pseudonim, Sarusia 55, nawiązuje do jej psa, który również nazywa się Sarusia. Kłamstwem na pewno nie będzie stwierdzenie, że cały viral pani Gosi ze Stegną był dość przypadkowy, a na pewno nikt się nie spodziewał, że tak pozytywna i spokojna relacja z plaży zostanie pokochana przez miliony Polaków. Ale trzeba przyznać, że pani Gosia naprawdę bardzo długo, przez wiele lat, pracowała systematycznie na swój sukces. Na swoim TikToku zebrała ponad 460 tysięcy obserwujących oraz ponad 5 milionów polubień, publikując przy tym ponad 1100 filmów. Ilość filmów pani Gosi nierzadko wyprzedza ilość u innych czołowych twórców. Jako początek kariery w internecie można uznać 26 czerwca 2017 rok. Tego dnia pani Gosia opublikowała najstarszy film na swoim kanale YouTube, Małgorzata Dziedzic, i od tego momentu intensywnie pojawiały się jej nowe materiały w internecie. Pierwsze lata głównym kontentem na kanale pani Gosi przede wszystkim było prezentowanie wszelkiego rodzaju swoich kolekcji lalek oraz z czasem coraz częściej prezentowała swoją osobę. Początkowo często sama przebierała się w różne kreacje, często dotyczących postaci kostiumowych. Wraz z pojawieniem się Mariusza Wojciechowskiego w materiałach pani Gosi pod koniec 2018 roku, materiały coraz częściej prezentowały jej różne sytuacje z życia codziennego, często właśnie dotyczące również Mariusza Wojciechowskiego, gdzie także można dodać, że jest to czas, w którym rozkwita związek pani Gosi z Mariuszem. Z pewnością ważnym punktem są wcześniej wspomniane zaręczyny Gosi z Mariuszem, które przepieczętowały miłość, jaką prezentowali na swoich filmikach przez ostatni rok. Filmik informujący o zaręczynach opublikowany został w listopadzie 2019 roku. Zdjęcie z zaręczyn możemy również obejrzeć na Instagramie pani Gosi. Jak widać, był to bardzo szczęśliwy dzień dla dwojga. Jeszcze nie wiedzieli wtedy, że to będzie jeden z tych ostatnich, niestety, szczęśliwych dni. Niedługo później Mariusz trafia do szpitala na około 5 tygodni, o czym informuje pani Gosia w swoim materiale. Powodem była marskość wątroby oraz wodobrzusze. Już wtedy zaniepokojona pogorszonym stanem zdrowia
zdrowia Mariusza nagrała film na temat jego stanu zdrowia, zaznaczając przy tym niekompetencje lekarzy. Według pani Gosi po otrzymaniu dożylnie leku przeciwbólowego Pyralgina stan Mariusza znacząco się pogorszył, gdzie jeszcze niedawno planowano go wypisać na styczeń do domu, jeżeli stanie na nogi. Niestety jeszcze tego samego dnia, 21 stycznia 2020 roku, pani Gosia przesyła jeszcze jeden filmik, w którym informuje swoich widzów o śmierci Mariusza oraz wciąż podkreśla winę lekarzy w tej wielkiej tragedii. Niestety Mariusz zmarł dzisiaj, koło 14, we wtorek. Bardzo mi przykro. Przez niedopilnowanie w szpitalu brudnowskim. Czas mijał, ale miłość ani pamięć o Mariuszu nie malała. Pani Gosia nie zrezygnowała z prowadzenia kanału. Kontent mocno się nie zmienił i od czasu do czasu dodatkowo możemy oglądać materiały wspominające Mariusza. Drugie półrocze 2021 roku okazuje się pierwszym krokiem w stronę większej popularności. Pani Gosia we wrześniu po raz pierwszy odwiedza Stegnę, skąd pojawiają się już pierwsze materiały. Na przestrzeni czasu pani Gosia tworzy pierwszy przypadkiem mały trend. Powodem są filmiki związane z jej doświadczeniami kulinarnymi z użyciem tostera, szczególnie dotyczące słowa sandwich. Tak upiekły się tosty sandwich. Zobaczcie, jak upiekły się tosty sandwich. Ludzie zaczynają robić duety z filmikami pani Gosi i pojawiają się pierwsze przeróbki, a aktywność pani Gosi staje się znacznie większa na TikToku niż na YouTubie. Wiele osób pod jej materiałami nawiązuje często do trendu z sandwichem i taki stan rzeczy utrzymuje się aż do lata 2022 roku, które właśnie w tym momencie się skończyło. Po latach swojej twórczości pani Gosia praktycznie z niczego wywróciła internet do góry nogami. Kto wie, czym jeszcze nas zaskoczy, na pewno nie było to jej ostatnie słowo w internecie, bo warto zaznaczyć, że wciąż napływają coraz to nowsze materiały. Osobiście życzę wszystkiego dobrego oraz dalszych sukcesów. Z ciekawostek na koniec filmu można jeszcze wspomnieć, jak pani Gosia mówi, że niestety choruje na cukrzycę, jest uzależniona od lalek oraz lubi się wygłupiać, bo jak twierdzi... Którym polega moje zachowanie na tym, żebyście się śmiali, no tak? Wygłupiali. Wygłupiłam się, żeby się śmiać. Po co mamy płakać? Lepiej się śmiać z głupich żartów niż płakać. Nawet troszkę erotycznych, ale śmiesznych. Specjalne podziękowania dla Dęgusia, który znacząco pomógł mi w stworzeniu tego materiału. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Cię również na mego Instagrama oraz Discorda, gdzie najłatwiej się z nami skontaktować. Link do niej znajdziesz w opisie. Zachęcam również do wspierania. Dziękuję Melodyjnemu, że mnie wspiera. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.